Żubryt jest ogniem Bieszczad. Należy do panteonu polskich żołnierzy niezłomnych. 24 października 1946 roku komunistyczny zbrodniarz strzałem w tył głowy zamordował majora Antoniego Żubryda, jego żonę Janinę i ich nienarodzone dziecko. Major Antoni Żubryd to podoficer Wojska Polskiego, dowódca samodzielnego batalionu operacyjnego Narodowych Sił Zbrojnych. Bronił Polaków przed atakami band UPA i represjami komunistycznymi. Urodził się w roku odzyskania niepodległości, 1918, na południowych rubieżach Rzeczpospolitej, w Sanoku. I tam z Bieszczadami, z tamtym rejonem w szczególności, wiązał swoją działalność żołnierską. W 1939 roku uczestniczy w walkach obronnych w Warszawie. Na różne sposoby się aktywizował zaraz, kiedy okupacja nastała, łącznie z tym, że przerzucał różne sprzęty, towary przez granicę niemiecko-sowiecką, a więc tą okupacyjną granicę na terenach polskich. Ta działalność niestety zostaje przez niego okupiona trudnościami, ponieważ spotyka przedstawiciela NKWD, który początkowo wydaje się być jego kolegą. Żubryd nie ma tego nie ma takiej świadomości. Z czasem zostaje postawiony przed wyborem. Albo więzienie, albo dalsza współpraca z NKWD. Żubryd jest pragmatykiem, stawia w tym momencie najważniejsze dalsze życie i przetrwanie wojny. Pamiętajmy, że między 1939 a 1941 rokiem granica obydwu okupacji przebiegała na rzece San. Więziony przez Gestapo w więzieniu Montelupich w Krakowie, w Tarnowie, skazany na karę śmierci. Żubrydowi udaje się uciec tylko dlatego, że rozpoczyna się bunt w momencie, kiedy był wieziony na egzekucję. Po ponownym wyjściu Sowietów zostaje pracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa. Walcząc czy też starając się działać przeciwko ukraińskiej powstańczej armii, która działała na tamtych terenach, też mając, wydaje się, nadzieję, że tutaj będą pewne możliwości niepodległościowego działania. Mamy cały szereg świadectw, iż przysłużył się podziemiu w tym czasie, ostrzegał, uwalniał więźniów, prowadził działalność na obie strony. To jest jego przełomowy moment w jego biografii. Zdaje sobie sprawę z tego, że musi walczyć o wolną Polskę. Związał się z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, skupił wokół siebie całą plejadę walczących ludzi. I tworzy oddział na 120 do 150 osób. Pustoszy urzędy bezpieczeństwa, zabija komunistów i odnosi na tym, na polu regionalnym, ogromne, ale to gigantyczne sukcesy. Żubryd jest ogniem Bieszczad, można powiedzieć. Jest wyjątkowo charakternym młodym człowiekiem, który nie boi się tego, aby podejmować odważne decyzje. Dokonuje cały szereg bardzo bohaterskich akcji na pracownikach, funkcjonariuszach Urzędu Bezpieczeństwa, na funkcjonariuszach NKWD, na funkcjonariuszach PPR-u. Antoni Żubryd wraz ze swoją małżonką Janiną Żubryd zapłacili najwyższą cenę za walkę o wolną Polskę, cenę życia. 24 października dochodzi do brutalnego morderstwa na Antonim Żubrydzie, a także jego małżonce Janinie Żubryd. W sposób skrytobójczy, wedle metody ubeckiej, zamordowany przez zdrajcę razem właśnie ze swoją żoną. Pamiętajmy, że pani Żubrydowa w momencie śmierci była w 8 miesiącu ciąży. Zwłoki Żubrydów zostały zabrane przez UB i nie odnalezione do dnia dzisiejszego. Trudno wyobrazić sobie ból i rozpacz, która jest w sercu syna, żyjącego syna Antoniego Żubryda, Janusza Niemca, walczącego o pamięć po swoim ojcu. Jest więziony przez UB. Można powiedzieć, że jest najmłodszym więźniem politycznym tego systemu. Morderca jego ojca do końca życia był na wolności i chwalił się tym, że zabił żołnierza podziemia niepodległościowego, będąc dumnym, służąc systemowi komunistycznemu.